Witam Was serdecznie w programie Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj jest niedziela 25 listopada. Ze mną w studio w Lublinie pastor Paweł Chojecki. Witam Was serdecznie. A dzisiaj mamy specjalne łączenia. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witamy Cię serdecznie. Dobry. Także Grzegorz i Iwona z Białegostoku oraz Mariusz i Renata z Łodzi oraz Wiesława Gazda z klubu Idź Pod Prąd Krosno. Witamy Was serdecznie. Czekamy też na Wasze komentarze na czacie, bo dzisiaj ważny temat, dyskryminacja chrześcijan w polskich szkołach. Może brzmi trochę astronomicznie, ale kiedy zaraz przyjrzymy się konkretnym przypadkom, jakie dzisiaj dzieją się w szkołach, no zobaczymy, że to wcale nie jest fikcja. To się dzieje naprawdę. Może zaczniemy od Łodzi. Mariusz i Renata oraz Ania. Jakbyście mogli w kilku słowach opowiedzieć naszym widzom, co się zdarzyło w szkole, no i dlaczego sądzicie, że to jest dyskryminacja? Witamy Was serdecznie. Nasza córka uczęszcza do pierwszej klasy szkoły średniej, dokładnie do technikum, i jakiś czas temu na lekcji języka polskiego tematem lekcji była Biblia. No i pani nauczycielka języka polskiego pozwoliła sobie wygłosić następującą tezę, że Biblia to dzieło literackie opierające się w dużym stopniu na fikcji, jest przenośnią i symboliką, tak? Także że jeszcze nie stwierdziła, że nie jest uznawana za źródło historyczne. Tutaj akurat córka się z tym nie zgodziła i próbowała bronić tutaj jakby fundamentu naszej wiary, tak, chrześcijańskiej. Po czym nauczycielka pozwoliła sobie dalej na to, że sprawdziła gdzieś tam w internecie, bo córka powiedziała, że jesteśmy biblijnymi chrześcijanami. Stwierdziła, że jesteśmy podobni do najgorszych odłamów islamu. I w tym momencie my wystosowaliśmy do szkoły pismo ze skargą, tak? Bo czujemy się tutaj prześladowani przez panią nauczyciel na tle religijnym. To może... Jak rozumiem, tutaj chodziło o te odłamy islamu pani, które uprawiają terroryzm, tak? Czyli widać od tego, że zaczęło się od Biblii, ale potem nauczycielka przeszła po prostu w ocenę, w wyśmiewanie poglądów swojej uczennicy. Także widać. A, wykorzystując też jednocześnie przewagę wiekową i autorytetu, przewagę zawodową i tak dalej. Także absolutnie niegodne zachowanie. Abstrahując od tego, że ta pani jest tylko zwykłą idiotką, jeśli chodzi o wiedzę na temat Biblii, mówienie dzisiaj, że Biblia nie jest źródłem historycznym, no to to jest po prostu kpina, nie? Że to w publicznej szkole ktoś, kto mieni się nauczycielem i to języka polskiego, co powinien na temat tego najczęściej czytanej książki w dziejach ludzkości, powinien mieć jakąś podstawową wiedzę, powinien wiedzieć, że na przykład Ewangelia Łukasza czy Dzieje Apostolskie to są księgi, które uznawane są za najlepsze źródła historyczne tamtych czasów i tamtego miejsca na ziemi. Także no, po prostu ta kobieta wypowiadała idiotyzmy i to jeszcze z takim ideologicznym zacietrzewieniem, bo znam tę sprawę trochę bardziej szczegółowo. Posunęła się do podsłuchiwania rozmów na korytarzu dzieci ze swojej klasy, do wypowiadania właśnie takich haniebnych ocen, że ty jesteś gorsza od islamskich terrorystów praktycznie. No to się dzieje dzisiaj. Pytanie do mecenasa Andrzeja Turczyna. Czy nauczycielka w ogóle ma prawo pytać i komentować światopogląd uczniów i czy miała prawo powiedzieć właśnie, że Biblia nie jest źródłem historycznym? Co do pytania, no to ona chyba, czy pani nauczycielka chyba nie pytała, tylko jakby usłyszała takie zdanie, to poza tym nie widziałbym problemu w zapytaniu. Natomiast jeśli rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, nie mam powodu, żeby w to wątpić, to myślę sobie, że lepszą metodą niż skarga byłoby jakaś akcja sądowa przeciwko tej pani. Myślę, że jest podstawa do tego, żeby nawet rozważyć jakieś postępowanie karno-skargowe, prywatno-skargowe, karną, prywatno-skargową sprawę przeciwko tej pani. Ja bym właśnie taki kierunek działania widział, dlatego że to jest, no to jest bardzo duża eskalacja ze strony tej kobiety złej woli i wydaje mi się, że jedynym takim kubłem wody na jej rozpaloną głowę
powinien być prywatny akt oskarżenia, bo ten prywatny akt oskarżenia to jest niebagatelna sprawa, bo jeśli by sąd doszedł do przekonania, że pani ta dopuściła się zniesławienia albo jakiegoś innego prywatno-skargowego czynu, to skończyłoby się to, jakby zakończyłoby to jej możliwość edukowania młodych ludzi. Więc zawsze trzeba na tego rodzaju działania reagować i myślę sobie, że trzeba reagować może nie tyle stanowczo emocjonalnie, co stanowczo formalnie, czyli wdrażać na zimno z pewnym takim wręcz wyrachowaniem procedurę sądową, która będzie studziła tego rodzaju pomysły. To jest tego, co mówicie, z Łodzi już takie pismo wpłynęło do dyrektorki, ale właśnie możemy się nad tym wspólnie zastanowić. No, oczywiście tutaj jest dyrekcja szkoły, ale czy to nie za mało? Ja bym nie szukał ratunku w szkole. To jest moim zdaniem zły kierunek działania. Tam jest wspólnota interesów, wspólnota myśli, wspólnota koleżeńsko-towarzyska. W związku z tym, jak to mówią, krukowi oka nie wykole. Jedyna moim zdaniem skuteczna metoda to stanowcza akcja sądowa, która może taką panią naprawdę uspokoić. Czy już mamy konkretne porady? Może pytanie do pastora Pawła Chojeckiego od strony medialnej, bo tak jak dochodzą do nas głosy, coraz więcej jest przypadków właśnie takiego nękania czy dyskryminacji dzieci w szkołach ze względu na religię, które szczególnie nie chodzą na religię katolicką. Czy my jako obywatele możemy jakoś przeciwdziałać takim akcjom w szkole? Ważne, żeby uświadomić sobie, że takie nękanie czy prześladowanie dzieci przez ludzi, którzy są urzędnikami państwowymi, ale jednocześnie są zwykle katolikami i nie umieją oddzielić tej swojej części wyznaniowej od tych swoich odpowiedzialności państwowych jako urzędnika, który ma równo traktować i sprawiedliwie wszystkich obywateli, niezależnie od ich światopoglądu, religii i tak dalej, że ci ludzie są za mali etycznie czy moralnie, żeby dorosnąć do takiego poziomu, jaki kiedyś cechował elitę I Rzeczpospolitej czy państwa Jagiellonów. Tylko oni to swoją taką zaściankową, fanatyczną wizję katolicyzmu próbują realizować także za pomocą władzy, którą mają od państwa polskiego, jako nauczyciele, wychowawcy, tam dyrektorzy szkół, tych domów kultury i tak dalej, bo przykład taki podam sprzed kilkudziesięciu lat. Szukaliśmy miejsca na spotkania kościoła i dzwoniłem do kilku domów kultury. No, część od razu mówiła, że nie można i tak dalej, a jedna pani miała na tyle jakiejś takiej, nie wiem, czy głupoty, czy bezczelności w sobie, zapytała, ale czy na to się zgodził biskup Życiński? Naprawdę, urzędniczka państwowa z budżetu, z moich także pieniędzy opłacana. Kiedy ja jako pastor kościoła biblijnego pytałem ją o możliwość komercyjnego wynajęcia sali, ona zapytała mnie, czy ja mam zgodę księdza biskupa na takie czyny, nie? To pokazuje aberrację i to jest sprzed chyba 20 lat, czy 15 powiedzmy przykład. Także kiedy moje dzieci były w szkołach na różnych poziomach, to różne takie prześladowania czy dyskryminacja się zdarzały, były na porządku dziennym. Jakośmy tam sobie z tym radzili. I teraz, kiedy spotkaliśmy się z rodzicami z różnych części Polski, naszych widzów i uczestników grup biblijnych, no to okazało się, że to jest wspólne postępowanie w wielu szkołach. Stąd pomysł tego programu. Dziękujemy Ani, która chyba właśnie z Łodzi, która rozpoczęła dyskusję na ten temat. I stwierdziliśmy, że musimy zacząć gromadzić tego typu sygnały i je nagłaśniać, a w uzasadnionych, najbardziej drastycznych przypadkach, tak jak Andrzej powiedział, kierować sprawy do sądu, bo trzeba zatrzymać ten proces, póki jeszcze Polska już nie jest jeszcze jakąś dyktaturą wyznaniową, no to, a na to niebawem się zanosi. Mówiliśmy o przykładzie Austrii, gdzie już rząd wręcz zakazywał pewnych głoszenia pewnych prawd chrześcijańskich.
oficjalnie. Dzieje też w Kanadzie. Tak, dokładnie te same rzeczy w szkołach chrześcijańskich z kolei. W Polsce na razie w ramach obowiązującego prawa coś takiego jest przestępstwem. Dlatego trzeba, chrześcijanie mają obowiązek. To nie jest tylko kwestia wyboru, czy tam mogę, nie mogę, tylko mają obowiązek walczyć o poszanowanie dobrego prawa. A to jest dobre prawo, żeby każdy miał wolność religii, wolność wyznania w ramach państwa. Dlatego chrześcijanie, stąd apel mój do rodziców, nie patrzcie obojętnie, jeśli jakiś urzędnik państwowy, nauczyciel jest takim urzędnikiem, po prostu bezkarnie dyskryminuje dzieci z powodu wiary w Jezusa. A teraz przejdziemy jeszcze do Białegostoku. Tam jest Grzegorz i Iwona. Jakbyście mogli powiedzieć, co się wydarzyło, kiedy chcieliście wypisać swoją córkę z lekcji religii. W naszym przypadku może nie było aż tak radykalnie, może nawet troszkę humorystycznie, ale zacznę od początku. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to było formalne zgłoszenie rezygnacji udziału dziecka w lekcjach religii. Zrobiliśmy to na piśmie, oczywiście z potwierdzeniem z ratownikiem, pieczątką. Znany dokument był w sekretariacie szkoły. Szkoła formalnie nie odpowiedziała w żaden sposób na to złożone przez nas pismo. Natomiast jakby przeszli do tego nad porządkiem dziennym. I tutaj może Iwona troszkę opowie na ten temat, jakie zdarzenie miało miejsce z panią katechetką. To sytuacja była, tak jak mąż powiedział, może mniej dramatyczna, bardziej humorystyczna, bo już kilka dni później, w czasie, kiedy odbyła się pierwsza lekcja religii, córka po powrocie do domu powiedziała: mamo, wiesz, co się stało? Ja mówię: no, pani katechetka na schodach złapała mnie za rękę i powiedziała: Kornelia, wróć. Więc była to taka dramatyczna, emocjonalna sytuacja, właściwie jak takie przedstawienie, tak, w teatrze. No, my wzięliśmy to, że tak powiem, na miękko, ze śmiechem i tak dalej. No, ostatecznie tutaj nic się takiego strasznego nie stało, tak? Natomiast no, to, co nas niepokoi może, to, że ona jako chyba jedyne dziecko w tej chwili może jest druga osoba. Nie wiem, jak tam sprawa się potoczyła. Jako jedyne dziecko nie uczestniczy w lekcjach religii żadnych, no bo religia no to jest religia albo katolicka, albo religia prawosławna, tak? I w tym czasie, kiedy dzieci są na religii, no to nasza córka tak naprawdę po prostu siedzi na korytarzu pod drzwiami klasy, w której odbywa się religia, tak? No bo ona, no co ma robić? No siedzi, musi siedzieć. W zasadzie nie ma żadnej opieki zapewnionej. Opieki. No jest pozostawiona, jest w szkole, ale jest pozostawiona sama sobie, tak? W czasie tej godziny po prostu. No musi się zająć sama sobą i tak dalej. No mnie osobiście na przykład niepokoi to, że, no bo na pewno jakieś tam koleżanki, koledzy na lekcjach, no pytali, dlaczego, jak to się stało, że Kornelka, bo ona jest w szóstej klasie, do tej pory uczestniczyła zawsze w lekcjach religii, tak? Co się stało, nagle nie uczestniczy w tych lekcjach, z jakiego powodu. Ja w ogóle jestem bardzo dumna z reakcji mojej córki, bo uważam, że zachowała się naprawdę bardzo roztropnie i bardzo dojrzale, bo nie wchodząc w dyskusję odpowiedziała po prostu dla katechetki, że rodzice podjęli taką decyzję. No i uważam, że to chyba było najlepsze rozwiązanie, najlepsza odpowiedź, jaka mogła paść z jej ust, prawda? No bo tu wchodzenie, dziecko w szóstej klasie, w tym wieku, no to wydaje mi się, że no ma małe możliwości gdzieś tam jakiejś walki słownej z ludźmi dorosłymi, tak? Bardziej dojrzałymi i tak dalej, więc wydaje mi się, że no ja jestem dumna tutaj z córki, że tak roztropnie odpowiedziała, tak? O, w ten sposób. Jeśli chodzi jeszcze jedna rzecz, taka, która wcześniej wydarzyła się, troszkę mnie zaniepokoiła, bo na lekcji języka polskiego była taka sytuacja, że trzeba było opisać stworzenie świata, tak? Korzystając z różnych źródeł. No i
ponieważ no, myśmy wzięły Biblię, ja córce podałam po kolei fragmenty, które ona w cudzysłowie po prostu miała napisane i miała jako cytat, tak, po prostu przeczytać słowo w słowo to, co jest napisane w Biblii, no to no nie wiem dlaczego, ale dostała ocenę dostateczną. Widocznie no, nauczyciel języka polskiego uznał, że jest to źródło bardzo średnie, no Biblia, tak? No chyba lepiej byłoby się tutaj posłużyć jakimiś mitami może wieckimi. Mitami czy czymkolwiek. No, natomiast takie cytowanie Biblii słowo w słowo, no niespecjalnie praca się pani spodobała. Ja jeszcze może dodam odnośnie, może nie tyle co nauczycieli w szkole, bo tutaj specjalnie nie odczuwamy przynajmniej na razie jeszcze jakiejś formy dyskryminacji. Natomiast rodzice dzieci, koleżanek naszych Korneli ze szkoły w sumie gratulowali nam tego, że mieliśmy odwagę wypisać córkę z zajęć. Ta nasza znajoma niestety powiedziała, że nie mają dość odwagi, by to zrobić. No nie wiem, można byłoby się zastanawiać, dlaczego. Myślę, że niektóre osoby troszkę tak konformistycznie podchodzą do tego, boją się jakichś, powiedzmy, sankcji wobec nich. Na wszelki wypadek jednak, pomimo, że może nie zgadzają się z tym, co się dzieje na tych lekcjach religii, to jednak być może wolą zachować taki asekuracyjnie się zachować i dzieci jednak puszczają na zajęcia religii. Może jeszcze byśmy tylko tak troszkę wspomnieli króciutko już na koniec naszej wypowiedzi, chyba że jeszcze coś będziemy mogli powiedzieć, albo jakieś pytania będą. To była taka krótka sytuacja związana z Halloweenem. Kornelka zapytała nas, czy może pójść 31 października na imprezę do koleżanki. A niestety ta, jak się okazało, mama, ta sama osoba, która nam gratulowała odwagi, nie wykazała się zrozumieniem, dlaczego my jako chrześcijanie nie chcemy puścić dziecka na tak niewinną imprezę, jaką jest Halloween. Z naszej strony to chyba wszystko. Jeżeli byśmy tam mogli coś jeszcze dopowiedzieć, to dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo. Poruszyliście szereg ważnych tematów. Z pozoru mogą się one wydawać niewinne, czy może takie błahe, ale tutaj pytanie do mecenasa Andrzeja Turczyna. Czy to jest zgodne z polskim prawem? No, takie pytanie właśnie, dlaczego się nie posyła dziecka na religię, czy taki czyn jak ta katechetka, no namawianie, takie publiczne namawianie, żeby dziecko wróciło na religię. Jak reagować na taką sytuację? No myślę, że to ja bym przynajmniej tego nie oceniał w kategorii zgodności bądź niezgodności z przepisami prawa, no bo sobie katechetka zaczepiła na korytarzu. Rozumie, że ona jakąś misję wykonywała, w związku z tym sobie zaczepiła. Mogliby tylko ewentualnie rodzice do pani katechetki powiedzieć, żeby nie rozmawiała jakby z dzieckiem bez kontaktu z nimi, bo sobie tego nie życzą. Ewentualnie taki środek ostrożności można by podjąć. Natomiast no, jakby no, w takim działaniu to takie rzeczywiście humorystyczne bardziej niż groźne. Czy jakie było pytanie jeszcze, czy dopytywanie się, jakie są przyczyny? Tak, bo tutaj W tym oświadczeniu o tym, że nie chce się, aby dziecko chodziło na religię, nie ma potrzeby uzasadniania tego w żaden sposób. Wystarczające jest tylko stwierdzenie, że się nie chce. I tyle. No, natomiast rozumiem, że w takich jakichś lokalnych warunkach nauczyciel czy tam ktokolwiek może się dopytywać. No to nie wiem, no to już tak powiem decyzja rodziców, czy chcą się tłumaczyć ze swojej decyzji, czy nie. Równie dobrze mogą powiedzieć, że no tak zdecydowaliśmy i nasza sprawa. Tu może przeczytam głos od Moniki z grupy biblijnej Kraków, która również doświadczyła takiej dziwnej sytuacji w związku z wypisaniem córki z lekcji religii. Monika pisze tak: na początku września 2017 roku chciałam wypisać córkę z religii. Ku mojemu zdziwieniu nie była to taką prostą sprawą. Pierwszą rozmowę przeprowadziłam z wychowawcą, który pierwsze pytanie, jakie mi zadał, czy coś zaszło z księdzem i dlaczego wypisuje córkę. Następnie kłamał, nie wiem czy celowo, że dziecko musi chodzić na religię lub etykę. A żeby mnie zniechęcić, mówił, że na etykę
opiekę córka będzie musiała zostawać po lekcjach, bo odbywa się ona późnymi popołudniami, ale że skonsultuje to z panią dyrektor. Po tygodniu przekazał córce, że musimy wybrać jedno z zajęć. Po telefonie do Ministerstwa Edukacji i dyrektor szkoły, która twierdziła, że wychowawca w ogóle się z nią w tej sprawie nie kontaktował, otrzymałam wniosek, w którym deklaruje, że dziecko nie będzie chodzić na religię. Na każdym zebraniu z rodzicami wychowawca wygłasza przemowę, żeby masowo nie wypisywać dzieci z religii, bo ocena wchodzi do średniej. W polskim szkolnictwie mamy wybór lekcji dodatkowych, ale tylko teoretycznie. W praktyce wygląda to tak, że każdy, kto chce wypisać dziecko z religii, musi się tłumaczyć i wypełniać druki. Uważam, że druki powinny wypełniać osoby, które chcą chodzić na religię, bo to lekcja dodatkowa. Czyli i tutaj Monika właśnie pyta, czy szkoła ma prawo żądać ode mnie deklaracji co roku, że dziecko nie będzie chodziło na dodatkową lekcję religii. Czy my powinniśmy się na to zgadzać, że rodzice, którzy nie chcą posyłać dzieci na religię, muszą wypełniać te druki? Ja myślę, że to wygląda w ten sposób, że po pierwsze rodzice w jakichś okolicznościach musieli podpisać druk albo zgodę na to, żeby dziecko chodziło na religię. Być może to był jakiś zgoda, która była gdzieś tam przemycona w jakimś dokumencie, ale myślę, że tak było, że była taka zgoda. I przepis mówi w ten sposób, że takie oświadczenie o tym, że dziecko będzie chodziło na religię, można zmienić. Przepis nie mówi o tym kiedy, więc można zmienić w każdej chwili i nie trzeba tego w żaden sposób uzasadniać, tylko trzeba złożyć pisemne oświadczenie, trzeba oczywiście mieć dokument, w którym jest poświadczenie złożenia tego dokumentu i nie trzeba co roku tego ponownie wypełniać, tylko jak się złożyło to w jednym roku, to się jakby, żeby się coś zmieniło, trzeba by zmienić oświadczenie, czyli trzeba było znowu napisać, że się chce, żeby dziecko chodziło na religię. Tak, ale jeśli nie było takiej sytuacji, że ktoś napisał oświadczenie, że chce, żeby jego dziecko chodziło na religię, a myślę, że tutaj przyjmuje się takie założenie w niektórych szkołach, dlatego od razu się każe pisać te oświadczenia, że nie będzie chodziło, to myślę, że trzeba odmawiać składania takich pisemnych jakichś deklaracji i tak dalej, bo nikt nie ma prawa pytać nas o wyznanie w przestrzeni publicznej. Jeśli nie chcemy, nie musimy tego ujawniać, czyli żądanie od nas jakichś deklaracji na temat religii jest absolutnie niezgodne z polskim prawem, z polską konstytucją. Stąd jeśli nie pamiętacie państwo, że macie takie oświadczenie za sobą, gdzieś złożone, to proszę zapytać dyrekcji, proszę państwa, czy ja składałem jakieś oświadczenie na temat tego, że chcę, a jeśli nie, no to proszę sobie od tych, którzy chcą te dodatkowe zajęcia realizować, a nie ode mnie takiego oświadczenia wymagać. Druga jeszcze sprawa. Tutaj kłamstwo pojawiło się ze strony części nauczycieli, czy wręcz dyrektorów, że mówią, że obowiązkowe jest chodzenie na religię bądź na etykę. Oni się tego później wyparli, tak jak słyszymy w tej historii z Krakowa, ale żerują na niewiedzy ludzi, na tym, że ludzie się przestraszą urzędnika, szkoły i tak dalej, że w Polsce jest taka feudalna troszkę mentalność, że jak tam państwo każe, nauczyciel każe, no to trzeba się zgadzać i tak dalej. Także część oszustów, niestety pośród nauczycieli też są oszuści. Tu mamy do czynienia z takimi właśnie w Krakowie, w tej szkole, posunęli się do oszustwa, abstrahując już od tego, że brak tej oceny na świadectwie pogarsza średnią i to jest dyskryminacja tych, którzy na religię nie chodzą. Niestety w Polsce panuje bezprawie, jeśli o to chodzi. Myślę, że to może jest kolejna dobra okazja, żeby Kościół Nowego Przymierza wszedł na drogę sporu z państwem, żeby zlikwidować te oceny na świadectwie, żeby się nie wliczała ta ocena do średniej, albo żeby dzieciom, które nie chodzą na religię, z automatu wpisywano piątkę, czy tam szóstkę, nie wiem, najlepszą ocenę, no wtedy nie będą dyskryminowane.
teraz w 2014 roku weszła taka nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji narodowej, jeśli chodzi o organizowanie zajęć innych niż religia katolicka. Nawet dla jednej osoby szkoła jest zobowiązana zorganizować takie zajęcia. Takie są prawa. Zaraz zapytamy też Wiesławę Gazdy, jak to wygląda w praktyce. Ale jeszcze wracając do tej dyskryminacji, bo tutaj mówimy o ocenach religii, które wliczają się do średniej. Wiemy też, że lekcje religii są często w trakcie zajęć lekcyjnych, no i osoby, które nie chodzą, tak jak też mówił Grzegorz i Iwona z Białegostoku, no muszą gdzieś czekać na korytarzach i wtedy szkoła nie zapewnia im należytej ochrony, chociaż jest do tego zobowiązana. Często też na wycieczkach szkolnych, tu też mamy kolejne przykłady z Krakowa, no dzieci są zmuszane do uczestnictwa w mszach, do wspólnej modlitwy. Czy my mamy się na to godzić? Tutaj pytanie do mecenasa Andrzeja Turczyna i też właśnie może kończąc twój występ, bo wiem, że jesteś ograniczony czasowo, mógłbyś przekazać jakieś rady dla rodziców, jak się zachowywać w szkołach, które no, jednak dyskryminują dzieci. Ja myślę, że trzeba przyjąć taką regułę korespondencji, czy postępowania pisemnego, czyli jak najmniej trzeba korzystać z takiej rozmowy, dyskusji, wzajemnego przekonywania, a jak najwięcej trzeba korzystać z korespondencji pisemnej. Nie mówię, że listem, ale na dokumencie, czyli napisać coś, zanieść, za pokwitowaniem odbioru pozostawić. Myślę sobie, że tak samo dotyczy to właśnie takich praktyk religijnych, czy na wycieczkach, czy cokolwiek takiego, to też trzeba po prostu napisać do nauczyciela, czego sobie rodzice życzą, a czego sobie rodzice nie życzą, w jaki sposób należy traktować ich dziecko i również trzeba korzystać tutaj z korespondencji pisemnej. Taka korespondencja pisemna, ona nieco onieśmiela urzędnika, bo to ta feudalna mentalność, ona dotyczy też nauczycieli. Oni też na tak zwaną bumagę reagują, inaczej zupełnie podchodzą do sprawy w sytuacji, kiedy widzą, że ktoś koresponduje z nimi w formie pisemnej, no to w ich głowach tkwi takie przekonanie, że ktoś nie robi tego bez powodu, tylko robi to po to, żeby mieć kwit, żeby mieć dokument, na podstawie którego później można ewentualnie zachowanie szkoły rozliczać. Jeśli chodzi o to, co Paweł mówi, to rzeczywiście jest tak, jeśli nie było formy pisemnej zgody, to nie można jakby bez tej pisemnej zgody rodzica jakby domniemywać, że dziecko chce chodzić, czy tam rodzice wyrazili zgodę na to, że ma chodzić na religię, dlatego że przepis mówi wyraźnie, że dziecko chodzi na życzenie rodziców, a życzenie rodziców musi być wyrażone w formie pisemnej. Każda inna forma jest nieistniejąca. Dziękujemy bardzo za ten głos prawniczy. Myślę, że dla wielu rodziców będzie on bardzo pomocny. Dziękuję, Andrzej, że dzisiaj znalazłeś czas w to niedzielne popołudnie, żeby być z nami. Dziękujemy serdecznie. I jeszcze tylko powiem proszę tak, bardzo. Że jak są jakieś takie ekstremalne sytuacje, to proszę się kontaktować ze mną, no, za pośrednictwem redakcji Idź Pod Prąd. Ja chętnie pomogę w taki sposób, że przygotuję jakieś pismo, wyślę. Mogę nawet ja wysłać upoważnienia czy z pełnomocnictwa. Myślę, że to jest dodatkowy element taki wychowawczy, który można skierować w stosunku do rodziców, to znaczy taki element, że adwokat decyduje się, czy rodzice decydują na to, żeby adwokat podjął kroki w kierunku do nauczyciela lub do szkoły. To jest również jak sole trzeźwiące działają na niektórych nieroztropnych ludzi. Pismo z kancelarii, już dyrekcja na baczności, także rzeczywiście czekamy na wasze zgłoszenia. Tutaj jest deklaracja Andrzeja Turczyna, że jest gotowy wam pomóc. Myślę, że też będziemy się wspierać i myśleć o kolejnych krokach, jak właśnie zaprzestać i nie zgadzać się na tą dyskryminację w polskich szkołach. Poprzez wiele lat po prostu było społeczne przyzwolenie na to, wszyscy się godzili, ale też teraz widać, że jest coraz więcej takich przypadków, że rodzice wypisują dzieci z religii. Także myślę, że będzie nas jeszcze więcej. Dziękuję ci serdecznie za udział. Jeszcze tylko jedno zdanie. Proszę bardzo. Proszę, żebyś tam, nie wiem jak to będzie dystrybuowane, żeby to rozporządzenie, które ja wysłałem do Korneli, żeby je rozpowszechniać, dlatego że to rozporządzenie jest dość prostym dokumentem. Tak naprawdę tam jest kilka istotnych przepisów. I każdy sobie poradzi ze zrozumieniem tego dokumentu i na bazie tego dokumentu naprawdę można ze szkołą rozmawiać, można ze szkołą korespondować, bo
Ja myślę sobie, że to jest tak, że w szkołach nauczyciele, a nawet dyrektorzy nie mają pojęcia o treści takich rozporządzeń. Oni bazują na jakichś opiniach, pismach, ogólnikach. Do źródłowego przepisu prawa mało kto sięga, a kluczem do rozwiązania, czasami stosunkowo prostym kluczem do rozwiązania problemów jest sięgnięcie do źródła, czyli do przepisu. To jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Link znajdziecie w opisie też tego programu i widzieliście przed chwilą na slajdzie. Tak, rzeczywiście jest dokument, w którym właśnie pisze, że dzieci mają swobodę wypowiedzi i że nikt nie ma prawa ich dyskryminować, więc po prostu, tak jak tutaj mówił mecenas Andrzej Turczyn, warto odwoływać się do tych konkretnych przepisów, no bo to jedynie możemy robić na bazie prawnej. Dziękuję ci serdecznie. Teraz przenosimy się do Jedlicza. Tam jest z nami Wiesława Gazda, wieloletnia nauczycielka i wicedyrektorka szkoły. Więc teraz pytanie do ciebie, jak to wygląda z perspektywy nauczyciela? No, jakie prawa ma nauczyciel w tej kwestii właśnie światopoglądowej? Jakie prawa ma z kolei uczeń? To może jeszcze do tej kwestii prawnej. Tu chodzi o to rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 roku i szkoły znają to rozporządzenie i rzeczywiście je wprowadzają w życie. Przynajmniej u nas tak było, w ten sposób, że na lekcje religii chodzą tylko te dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie, że chcą tego. Nie? Czyli nie może chodzić na religię dziecko, którego rodzice nie wydali takiego oświadczenia, no chyba że jest pełnoletnim uczniem. Nie? Także prawdopodobnie w tych sytuacjach, w sytuacji z Krakowa, to takie oświadczenie zostało złożone gdzieś tam w pierwszej klasie. I dlatego szkoła oczekuje oświadczenia, że dziecko nie będzie chodzić na te lekcje. A jeśli takie oświadczenie nie było złożone, że rodzice sobie życzą, to szkoła bezprawnie wymaga oświadczenia jakby wycofującego. Ale zwykle jest tak, że to na początku, kiedy przyjmuje się dziecko do szkoły, to takie oświadczenie rodzice składają, być może razem z innymi oświadczeniami. Bo tam zwykle jest jakaś zbiorówka i ileś tych oświadczeń rodzice to jakoś hurtem podpisują. Także to ta sprawa. Jeśli chodzi o... Pytałaś, Kornelia, o prawa ucznia, prawa nauczyciela, żeby to było jakoś jasno rozgraniczone, czy przykładowo właśnie nauczyciel ma prawo pytać o wyznanie ucznia, szczególnie przy klasie, ma prawo je oceniać, komentować. Akurat coś mi się... Chciałabym to zmniejszyć, ponieważ miałam tutaj na pasku dokumenty różne. Zasłonił mi Zoom cały ekran. Teraz tutaj jakoś spróbuję. O, dobrze. Jeżeli chodzi o prawa nauczyciela, raczej o obowiązkach nauczyciela, tutaj trzeba mówić, jakie one są. I na przykład w karcie nauczyciela mamy taki obowiązek, że mamy jako nauczyciele wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a to jest jeden z dokumentów, który w takich sprawach zabiera głos. I dalej bardzo ważna rzecz, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. I to jest 5 takich głównych obowiązków, czyli nie ma ich tak dużo, zapisanych w kluczowym dokumencie dotyczącym pracy nauczyciela. No i tutaj jest właśnie o wolności sumienia osobne stwierdzenie, takie bardzo, bardzo mocne. Czyli to jest obowiązek nauczyciela. My tu nie mówimy o prawach, tylko to jest po prostu coś, czego od nas, nauczycieli, się żąda, że my będziemy szanować światopogląd, będziemy też szanować wolność, no i godność dziecka. Myślę, że to, co nastąpiło w Łodzi, to było naruszenie również godności, nie? Godności uczennicy. Jeśli chodzi, no i z tego wynikają z kolei prawa ucznia, nie? Jeżeli my mamy takie obowiązki, to dziecko ma z kolei prawo rozwijać swobodnie swoje zainteresowania, na przykład zainteresowania Biblią,
wypowiadać się w tej sprawie. Mam tutaj jeszcze jeden dokument. On bazuje na konwencji praw dziecka. I tu jest taka myśl, że dziecko ma prawo do wypowiedzi w ważnych sprawach. Nie? Czyli jeżeli jakąś sprawę dziecko uzna za ważną, to to już gwarantuje konwencja o prawach dziecka, czyli dokument, który Polska ratyfikowała i też się można na to powołać. Ania tutaj miała, to była dla niej ważna sprawa, więc miała prawo się w tym temacie wypowiedzieć, zabrać głos, tym bardziej, że to naruszało no takie elementarne sprawy światopoglądowe. Nie? To taka sprawa. Ja bym powiedziała więcej, ja bym poszła jeszcze krok dalej, że to, że my mamy szanować wolność dziecka, to jest jedno, ale my mamy mu również jakby ułatwiać rozwój w tych sferach, które są dla dziecka ważne i jeżeli to oczywiście nie narusza praw innych dzieci, czy nie narusza jakichś zasad obowiązujących w szkole, to jeżeli widzimy zainteresowanie dziecka w jakimś kierunku, to myśmy powinni pójść o krok dalej, nie? Czyli interesuje cię to, dobrze, no to zobacz, przygotuj jakiś referat albo przygotuj, jakby dać dziecku pole do zaprezentowania tych swoich zainteresowań, umiejętności, wiedzy, no bo wiadomo, że za tym idzie jakieś pogłębione poszukiwanie. Nie? Także to tak bym powiedziała. No na pewno, jeżeli chodzi o sprawę, nie wiem, czy tak wszystko hurtem, ale tutaj padła też sprawa tych wycieczek. Nie? No to już z kolei konstytucja mówi, że nikt nie ma prawa zabraniać ani nakazywać uczestnictwa w żadnych uroczystościach, obrzędach i tak dalej. Czyli tutaj ani w jedną, ani w drugą stronę jakby nie można od nikogo takich rzeczy ani mu nakazać, ani mu. Ja miałam taką sprawę z opieką nad rekolekcjami jako nauczycielka, nie? Że może w pewnym momencie też posłużyłam się konstytucją i uznałam, że to nie jest tylko opiekuńcze zadanie, tylko że to jest jakieś bierne, ale jednak uczestnictwo w czymś, z czym się nie zgadzam. Nie? I tutaj rzeczywiście szkoła jak najbardziej respektowała moje prawo. I zostałam zwolniona z obecności w tym miejscu. Miałam po prostu wyznaczone obowiązki w szkole w tym czasie. Także no, jeżeli chodzi o naszą szkołę, to ja nie miałam takich jakichś wielkich zgrzytów. Kolejna rzecz, która tutaj była poruszona, to sprawa opieki nad dziećmi, które nie uczęszczają na religię. Że to absolutnie nie powinno mieć miejsca. Że szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę dziecku przez cały czas przebywania w szkole. Także albo dziecko się powinno znaleźć w świetlicy w tym czasie, albo na przykład w szkolnej bibliotece. W każdym razie nie powinno pozostawać bez opieki kogoś z kadry nauczycielskiej. A najlepiej to jest jeszcze, no jest jeszcze coś takiego, że szkoła powinna dostosować proces edukacyjny w tym wypadku. Ja rozumiem, że są różne szkoły. Jeżeli jest szkoła duża, i dzieci nieuczęszczających na religię jest kilkoro, na przykład w różnych klasach, to często nie sposób tak zrobić, żeby religia była albo na początku, albo na końcu, a to by była sytuacja najlepsza. Oczywiście państwo wtedy piszą oświadczenie, że przejmujecie opiekę, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym czasie. To znaczy, kiedy dziecko opuszcza szkołę wcześniej albo przychodzi później. Nie? Natomiast jeżeli religia jest w środku, no to szkoła, do szkoły obowiązkiem jest zaopiekować się dzieckiem w tym momencie. To bezwzględnie. Mhm. Tu widać, jak wielką wagę ma znajomość i świadomość przepisów, żeby móc po prostu je wykorzystać. Tutaj mieliśmy też przypadek, że nauczyciel może być nakłaniany, czy no, ze względu na swój światopogląd, to nie może też pełnić obowiązków zawodowych i też ta znajomość przepisów jest potrzebna. Tutaj pytanie, oczywiście czekamy na wasze pytanie. Jeśli macie, możecie je teraz napisać na czacie. Wtrącę jedno zdanie, że oprócz przepisów niestety jest dobra wola człowieka i na przykład ten przepis, że lekcje religii powinny być na początku albo na końcu, to rzeczywiście jest w dokumentach ministerialnych wskazane, ale to już zależy, tak jak Wiesia powiedziała, od uznaniowości, od decyzji dyrekcji czy tego kogoś, kto układa
plan z doświadczenia, które z tobą i tak, innymi naszymi dziećmi. To jest niestety fikcja. To jest fikcja. Zdarzyło się to przy trójce dzieci przez ileś tam lat, może kilkukrotnie co najwyżej, i to jeszcze były takie sytuacje, że nawet jak już ten plan był ułożony w pierwszej wersji tak, żeby ta religia była na końcu, co jest zresztą bardzo dobre dla dzieci niechodzących, wtedy wszyscy zazdroszczą i też nie chcą chodzić, nie, bo już mają dosyć. Ostatnia lekcja. To za pomocą jakichś takich nacisków poza, że tak powiem, formalnych, za parę tygodni zmieniał się ten plan i już była gdzieś w środku ta lekcja religii, także widać było, że ludzie o złej woli, jacyś właśnie tacy religijni fanatycy, próbują wpływać nieformalnie na decyzje szkoły, żeby uniemożliwiać realizację tej jasnej wytycznej, nawet z ministerstwa, żeby te lekcje były na końcu lub na początku. Tutaj też rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę w trakcie lekcji religii dla osób, które nie chodzą, to rzeczywiście też to jest fikcja. W większości przypadkach dzieci po prostu w tym czasie gdzieś sobie chodzą. No i jeśli się coś stanie, to właśnie jest pytanie, kto wtedy za to ponosi odpowiedzialność, ale z jednej strony mamy przepisy, tak jak widzimy, bardzo dużo obowiązków, które powinien spełnić nauczyciel, ale tak przykładowo jak historia Ani z Łodzi, widać, że nauczyciel może praktycznie bezkarnie łamać te przepisy, też doprowadzać do tego, że dziecko jest wyśmiewane później przez inne dzieci. To każdy praktycznie jak z rodziców, z którymi rozmawiamy, mówi, że to jednak tak się dzieje, skoro nauczyciel ma jakieś obiekcje co do tego, czy dyrekcja, że dziecko nie chodzi na religię, to dzieci też zaczynają się z tego wyśmiewać, zadawać pytania, nękać. Jeśli część tych niemoralnych nauczycieli posuwa się do takich manipulacji w stosunku do dzieci, które nie chodzą na religię, można domniemywać, że ci sami nauczyciele czy katecheci nie tylko niemoralnie postępują w stosunku do chrześcijańskich dzieci, ale także mogą podpuszczać te pozostałe dzieci właśnie z lekcji religii, żeby wywierały jakąś nieformalną presję na tych, którzy na religię nie chodzą. Trudno to udowodnić, ale po owocach niekiedy, przynajmniej ja miałem takie podejrzenie, że ktoś te dzieci dodatkowo w jakiś sposób napuszcza na moje dzieci, że to nie jest takie działanie spontaniczne. Tu jeszcze pytanie od Grzegorza. W jaki sposób można prawnie zabezpieczyć dziecko przed próbą wymuszenia przez szkołę nauczycieli, zmuszania dziecka do wzięcia udziału w jakichś religijnych czynnościach? To już trochę mówiliśmy. Jak i w jakich szkoleniach dotyczących wchodzenia w sferę seksualności? Mam na myśli szkolenia i prelekcje dla dzieci organizowane przez środowiska LGBTIQ. To jest w zasadzie dosyć nowa sprawa w Polsce. Mieliśmy przecież tęczowy piątek. I jak w takich sytuacjach się zachowywać? Jak rodzic powinien postąpić? Pytanie otwarte do Was. Myślę, że podobnie jak na przykład w sprawie tego wychowania seksualnego, że też można złożyć stosowne oświadczenie, że sobie rodzice nie życzą i to powinno skutkować. Myślę. Tu cała ta dyskusja pokazuje, ile problemów niesie ze sobą publiczna szkoła, nie? Szczególnie jeśli weźmie się też za ten obszar wychowania czy kształcenia światopoglądowego, religijnego, bo gdyby szkoła w to nie wchodziła, chociaż mówię, to jest praktycznie niemożliwe, ponieważ na lekcjach biologii, historii i języka polskiego bardzo często wchodzi się w obszary, w których wypowiada się Biblia, czy w których wypowiadają się różne religie. No i szkoła tu z natury rzeczy ma problem, bo jak przedstawić to bezstronnie, czy pokazać? No jest 5 koncepcji, wybierz sobie właściwe. No, może i w podręczniku dałoby się to zrobić, ale nauczyciel swoją osobą, mając któryś z tych przekonań jako swój, albo jeszcze jakiś pozostały, mimo wszystko odda, to bardzo trudno jest nie oddać swojego nastawienia emocjonalnego do jakichś kucypałów, które się ma przedstawić rzekomo jako wiedzę naukową, czy odwrotnie. Także tu szkoła z definicji jest moim zdaniem zawsze będzie pod obstrzałem którejś ze stron, czy to katolickiej, czy biblijnej, czy ateistycznej, żydowskiej, czy jeszcze tam jakiejkolwiek innej, nie? Dlatego
Myślę, że jeśli nie da się oderwać nauczania szkolnego od spraw światopoglądowych, spraw związanych z Bogiem, warto by rozważyć likwidację tego przymusu szkolnego i wtedy, no to już ktoś posyła, chce posyłać do takiej publicznej szkoły, no to ryzykuje, że tam mu będą dzieci wykrzywiać. I z drugiej strony powrót do tak zwanych szkół prywatnych. Wtedy, jeśli wiemy, że to jest szkoła katolicka, no to każdy, kto posyła tam dziecko, no będzie wiedział, że będzie tam religii katolickiej to dziecko uczone. Chce, nie chce, to jest jego wybór. Będzie jakaś liberalna szkoła, no to tam będą mu jakieś kucypały komunistyczne do głowy wpajać. Będzie szkoła chrześcijańska, biblijna, no to będzie światopogląd właśnie zaczerpnięty z Biblii tam przedstawiany. No i każdy się na to godzi, nikt do nikogo nie ma pretensji. A tak, zobaczcie Państwo, że chociaż jest bardzo dużo różnych wytycznych, okólników, jest konstytucja i tak dalej, to praktyka ciągle jest nieodpowiednia i nawet pomimo tego, że będziemy starali się walczyć o tu prawdę i sprawiedliwość w tym wymiarze szkolnym, żeby młodzieży chrześcijańskiej nie dyskryminować, to i tak jest to w dużej mierze walka z wiatrakami. Jedynym rozwiązaniem są prywatne szkoły. No, edukacja domowa, ale to powiedzmy dla niewielkiej części społeczeństwa na razie w Polsce przynajmniej dostępna. Znaczy w sensie jako wybór, bo dostępna jest niby dla wszystkich, ale no niewielu się na nią zdecyduje. Prywatne szkoły, jeśli by rzeczywiście tu była możliwość bez ingerencji państwa łatwego zakładania szkół i równouprawnienia tych szkół na forum publicznym, bo teraz można sobie założyć szkołę, ale jeśli ona tam nie robi tego minimum programowego, no to praktycznie nie może żadnego świadectwa wydać i nie istnieje, jeśli chodzi o ten cykl edukacyjny państwa. Jeśli by tego nie było, i tak jest przecież na świecie w wielu państwach, to by się rozwiązał, ten problem by się samoczynnie rozwiązał. A tak, no byśmy musieli walczyć i tam i sobie i innym robić problemy i tracić czas. W telewizji Idź Pod Prąd mówimy jak jest, ale też mówimy jak powinno jak być. Jak się to powinno rozwiązać. Miałam cię pytać o przesłanie do rodziców, ale w zasadzie powiedziałeś to. A jeśli chcesz, to powiem dwa zdania. Obejrzyjcie sobie Państwo taki film. Można go znaleźć w internecie, niestety chyba tylko w wersji angielskiej. Kiedyś był w telewizji w Dwójce z polskimi tam lektorem czy napisami. Vernon Jones nazywa się ten film. Tam jest taka świetna scena, kiedy właśnie pastor Murzyński ma córki, które chodzą do szkoły, w której są prześladowane. I tam żona mu opisuje te prześladowania, dyskryminację jakąś, a on tam sobie tam je chyba jakiś obiad i tam dobrze jest, będą twardsze, nie? Także też dla rodziców takie przesłanie na koniec. Oczywiście trzeba walczyć, trzeba korzystać z pomocy czy uczciwych chrześcijańskich pedagogów, tak jak tu mamy Wiesię Gazdę, czy prawników nawet, kiedy już zostanie przekroczona ta granica prawa, ale trzeba też pamiętać, że Bóg sprawuje nad tym kontrolę i tak jak chyba głos z Białego Stoku rodziców Korneli, że byliście dumni, że tak sobie z tą manipulacją drobną pani katechetki wasze dziecko poradziło. To jest dobra inwestycja, znaczy w tym sensie dziecko uczy się tego, że za swoje przekonania trzeba płacić niekiedy wysoką cenę. To rzeczywiście bardzo zachęcający przykład od młodego pokolenia. Radek, Amelka z Krakowa, Ania z Łodzi, Kornelia z Białegostoku. Jesteście bardzo dzielni i wasi rodzice z dumą o tym opowiadają. Ale tak właśnie jak powiedział Grzegorz i Iwona z Białegostoku, potrzeba tych pierwszych odważnych i inni, tak. Inni rodzice, inne dzieci będą na was patrzeć, będą się wami inspirować i to wy zmieniacie tą rzeczywistość. Dziękuję wam serdecznie. Białystok, Łódź, Jedlicza, że byliście z nami, również mecenas Andrzej Turczyn. Na początku programu dziękuję wam serdecznie. Dziękuję tobie za udział. Oczywiście liczymy, że w ten sposób zachęcimy następnych do dzielenia się swoimi historiami. Będziemy je przedstawiać sukcesywnie, także piszcie do nas. Andrzej już też się zdeklarował, że jeśli będzie potrzeba pomocy prawnej, to on jest do dyspozycji. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to myślę, że Wiesia Gazda też z przyjemnością, jako doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły, też wam chętnie pomoże. Nie chodzi o to, że chcemy rodziców napuszczać przeciwko nauczycielom, bo wiemy, że nauczyciele też
chodzą jak gdyby po kruchym lodzie i wcale nie życzymy źle, ale jeśli nauczyciel okazuje złą wolę, jeśli zmusza, jeśli stosuje manipulacje, tutaj nauczycielka z Łodzi, tak jak powiedziałem, nawet podsłuchiwała rozmowy dzieci później na korytarzu czy w bibliotece i wręcz miała pretensje do uczennicy, że to przez nią teraz wszyscy rozmawiają o Biblii. Nie, to przez ciebie, idiotko. Także chcąc, nie chcąc, przysłużyła się do tego, że dzisiaj wy o tym słyszycie, w szkole jest głośno, a to dopiero początek. Tak jest. Także idziemy dalej, robimy szum, bo to właściwie możemy robić w telewizji, iść pod prąd. Już nieraz się przekonaliśmy, że robienie szumu przynosi skutek. Bóg błogosławi, także trzymajcie się dzielnie i jesteśmy w kontakcie, czekamy też na wasze zgłoszenia, jesteśmy gotowi wam zaoferować pomoc, również prawniczą. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.